Otworzymy drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział i piąty werset. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział i piąty werset. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Oraz chciałbym, żebyśmy jeszcze otworzyli Księgę Ezechiela. Ósmy rozdział i szósty werset. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy widzisz, co oni robią? Te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni. Ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. Apostoł Paweł mówi, że czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego. I Pan Bóg do Ezechiela mówi, czy widzisz, czego dopuszcza się, co czyni tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni. Oto pragnieniem Pana Boga było to, aby w Jego świątyni objawiała się Jego chwała. I dzisiaj pragnieniem Pana Boga jest to, aby w świątyni Ducha Świętego, to jest w Twoim i w moim ciele, w Twoim i w moim sercu, aby była chwała Boża. Pan Bóg, On pragnie tego, abyśmy byli napełnieni Jego łaską i Jego obecnością. I dla człowieka, który przeżył łaskę Bożą, nie ma nic cenniejszego, niż być w obecności Bożej. Nawet Boże Słowo mówi: skosztuj, zobacz, jak dobry jest Pan. Można skosztować i można zobaczyć, jak dobrze jest być z Bogiem. W jednym miejscu Pan Bóg mówi: spójrz, jak gorzką jest rzeczą to, że opuściłeś Pana. Kiedy człowiek opuścił Boga, to później i gorzko było na jego duszy. Często był w sytuacjach, w których normalnie nie znalazłby się, gdyby nie to, że nie słuchał Bożego głosu. I jeden z psalmistów, jest to zapisane w psalmie 119 i 11 werset, czytamy takie słowa. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Oto kiedy człowiek przechowuje Boże Słowo, kiedy żyje Jego Słowem, kiedy rozważa to Słowo, to nawet apostoł Paweł mówi do Tymoteusza: rozważ, co mówię, a Bóg da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Kiedy człowiek żyje tym Słowem i rozważa to Słowo, to Bóg daje człowiekowi zrozumienie. I psalmista mówi, że w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Nieraz ludzie mówią: a ja w tym nic złego nie widzę. Albo mi się wydaje, że ja prawidłowo postąpiłem. Mi się wydaje, że to jest dobra decyzja. Ale to, że nam się wydaje, to jest za mało. Oto Boże Słowo, ono mówi, co jest prawidłowe, a co jest nieprawidłowe. I nawet jeśli nam się wydaje, że w tym nie ma nic złego, to nie znaczy jeszcze, że to nie jest złe. Dlatego, że jeśli Boże Słowo nazywa coś złem albo grzechem, to jest to złe albo grzeszne. A jeżeli Boże Słowo mówi, że tak należy, to znaczy, tak należy. I obojętne, co nawet mówi nasze serce, nasze odczucia, nasze myśli, ale to, co mówi Boże Słowo, to jest prawdą.
I bracia i siostry, my na samym początku czytaliśmy takie ciekawe słowa. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje więcej, jeżeli nie walczy prawidłowo. Znaczy, są jakieś warunki walki i są jakieś warunki, jak powinno się postępować. Wiecie, nieraz ludzie mają różne zdania i każdy chciałby udowodnić, że jego jest racja i jego jest na wierzchu. Ale nawet jeżeli my mamy rację i my chcemy drugiemu pokazać, że my mamy rację, to są pewne zasady, których my jako ludzie nie możemy złamać. Wiecie, teraz byłem na Ukrainie, dzisiaj, już w sumie dzisiaj nad ranem wróciłem. I kiedy jechaliśmy w jedną stronę, to na busie miałem takie magnesy, czerwony krzyż i na granicy dosyć szybko przeszedłem w jedną stronę. Tam rozdaliśmy dosyć dużo produktów humanitarnych dla potrzebujących i kiedy później jeszcze byliśmy na nabożeństwie. Ale wiecie, kiedy wracaliśmy, to trafiła się taka sytuacja. Jeden z braci również jechał z pomocą humanitarną, jechał przez przejście graniczne wyżej, a ja myślę, jak Czerwony Krzyż, pomoc humanitarna, puszczają bokiem, to najlepsza trasa na Korczową i na Ukrainę, niedobrze, na Ukrainie dobra droga, w Polsce od razu autostrada do domu, a granica, no jak Czerwony Krzyż, to szybko przejdzie. Pomimo, że to główna, to jadę na główną. I wiecie, zajechałem, tydzień temu również byłem, bardzo szybko przyszedłem, ale teraz jakieś nowe prawo wprowadzili na Ukrainie, że można kupować samochody z Unii Europejskiej bez cła. No i tam taka kolejka ludzi się ustawiła, samochody, busy, przyczepy, żeby tych samochodów jak najwięcej. I wiecie, kiedy ja zajeżdżałem na granicę, to ja wjechałem razem z tymi różnymi, no tak naprawdę laweciarzami, innego auta tam nawet nie było. I tu i po lewej ich pełno, i po prawej pełno, i za mną pełno. I oni mnie tak zakreszczyli, no i godzinę, półtorej stoję. Z lewej widzę samochody osobowe idą, a u nas kolejka stoi. No i myślę, no jak Czerwony Krzyż podejdę. I mówię do tych celników, wybaczcie, ja jechałem z pomocą humanitarną dla waszego kraju, to już dla was, a teraz mówię, wiecie, ja tu stoję w tej kolejce, ja patrzę, to wy powinniście sobie pomagać, a wy po samochody jeździcie, a ja muszę stać, to choć przepuśćcie mnie, żebym nie musiał stać razem z wami. No to przejedź pan tutaj. Ja mówię, no przejedź pan, a jak? Ja mówię, nie ma jak przyjechać. To mówię, rozgądźcie tych ludzi gdzieś po boku, żebym ja mógł przyjechać. To idź pan do samochodu, my zaraz podejdziemy. Wiecie, godzina minęła, a tam nikogo nie ma. Wiecie, już trzecia godzina i myślę, jeszcze raz pójdę. No i tam chyba z 2 czy 3 razy chodziłem, no i w końcu wyszedłem i tylko ten brat, co jechał przez tą granicę górną, on już pisze, że i granicę przejechał i on już dużą odległość w Polsce pokonał. I wiecie, i on mi wysyła, gdzie on jest, a ja mu co godzinę, że ja dalej na granicy ukraińskiej. I tylko mu piszę z przekładu gdańskiego, albowiem cierpliwości wam potrzeba. I raz wysyłam jemu, on mi wysyła, gdzie on jest, ja mu drugi raz wysyłam, albowiem cierpliwości wam potrzeba i znowu tam, gdzie ja jestem. On trzeci raz mi wysyła za godzinę, a ja znowu cierpliwości wam potrzeba. No widocznie trzeba było. I wiecie, wychodzę i idę do tych celników już z całkiem inną miną i mówię, słuchajcie, zaprowadźcie mnie do kierownika zmiany. A co się dzieje? Ja mówię, ja z nim będę rozmawiał, nie z tobą. Zaprowadź mnie. Zaprowadzili, tam ich się zebrało dosyć. Ja mówię, słuchajcie, ja jutro na rano miałem przyjechać, mówię, do pracy. Ja już nie zdążę. Teraz ja już 10 godzin mogę stać, ale ja wam wszystko powiem, co myślę.
I wiecie, jak im nagadałem? Mówię, wy niewdzięczni, wy tacy. Ja mówię, wy na kolanach powinniście chodzić za nami, że my wam chcemy pomagać. A wy tak? I dawaj, dań. Oni głowy pospuszczali, przepraszają. Wiecie, ja mówię, już nie chodzi o to. No ja już mówię, drugi raz bym wam nie pojechał. A jak 50 takich się znajdzie, mówię, za te dzieci, które z głodu będą umierać, na was, na celnikach będzie krew. Bracia, siostry, za pićmi przejechałem. Przepuścili wszystko, przeprosili. No już u Polaków w taki sposób nie można mówić, to Polakom nie pomagam, grzecznie czekam. Dwa auta przede mną, pół godziny. No ale myślę, no co, no trzeba czekać. Tu nawet nie ma jakiejś drogi, żeby gdzieś poprosić, coś powiedzieć. I wiecie, rozmawiam z tym celnikiem i mówię, wie pan, no my tam byliśmy z pomocą humanitarną i w kościele i to. Mówię, moi znajomi jeździli i tam byli i to. Fajnie porozmawialiśmy. Mówię, zmęczony już, mówię, chciałby się do domu. Ja mówię, dobra, ja już to robię, niech pan zaraz jedzie, pyk, pyk w komputer. Wychodzi, mówi, no niech pan mi wybaczy, to nie ode mnie zależy, mówi, no to komputer losuje, mówi, na kanał. Wiecie, ja podjeżdżam na ten kanał, a tam autobus przede mną na kanale. Jak raz wjeżdża. Nie, chyba z godzinę czy półtore ten autobus sprawdzali. Potem ja zajeżdżam razem jeszcze z jednym busem. I wiecie, i tam ja, pytają mnie, jaki był powód podróży. Ja mówię, że i z pomocą humanitarną, i do kościoła, i tłumaczę, i że pomagaliśmy ludziom w potrzebie. Mówią, dobre dzieło, prawidłowo, choć mówi taka sprawa. No tam porozmawialiśmy, bardzo sympatyczni. I w pewnym momencie ten jeden z celników pyta, a czy jakieś papierosy albo jakiś alkohol pan ma? Ja mówię, proszę pana, nic z tych rzeczy, zero. Nawet ropy za bardzo nie mam, bo nie szło tam kupić. Na stacjach benzyna jeszcze była, ropy mało co. To już na jednej stacji pisało zero ropy, to uprosiliśmy 10 litrów, żeby nam wlali, bo do drugiej byśmy nie dojechali. Wiecie, i mówię, nawet ropy za bardzo nie ma. Ja mówię, nic zabronione. I wiecie, tak spokojnie rozmawiam z tym człowiekiem. Mówię, nie ma nic, co zakazane. I jechał ze mną jeden taki brat i mówi do mnie, chodź no, a lekarstwa można przewozić? Ja mówię, można. A no to dobrze. Wiecie, i ja wziąłem z tego lekcję. Choć można robić dobre sprawy. Można dobrego dzieła się podjąć. A jak byłoby coś zakazane w tym samochodzie i wzięliby na kanał i choć jedzenie się wiozło, choć pomagało się drugim, ale to nie zwalnia z tego, żeby przemycać coś przez granicę. Bracia i siostry, duża lekcja dla mnie. Choćby robimy nieraz dobre dzieła, dobre sprawy i modlimy się i staramy się służyć Bogu, ale to nas nie zwalnia, żebyśmy pozwolili sobie gdzieś na jakiś grzech w życiu swoim. Nie ma na to zezwolenia. I myślę, a jak choć troszkę niedobrego by tam było, to strach by przyszedł. Bo nikt nie będzie pytał, ile dobrego zrobiłeś, a czy coś złego nie ma. I tutaj psalmista mówi, że ja w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Ja rozważam przykazania Twoje, co jest dobre, a co złe w oczach Twoich, Panie Boże. A Pan Bóg mówi jednego razu do Ezechiela i mówi, synu człowieczy, ty zobacz, co mój naród robi, jakie obrzydliwości, aby mnie oddalić od mojej świątyni. Oto Pan Bóg mówi, ja chcę napełniać mój naród. Ja chcę, aby oni chodzili pełni ducha. Ja chcę, aby w nich była łaska moja. Ale zobacz, co oni robią. I bracia i siostry, kiedy człowiek walczy z grzechem, i ma problem z jakimś grzechem i upada,
to on zauważa to i modli się i prosi. Ale swojego czasu w Izraelu była pewna grupa ludzi, o których Boże Słowo mówi: faryzeusze. Niby stoją na straży nauki, niby stoją na straży tego, co jest dobre, a co złe w Izraelu, a zarazem są wewnątrz pełni chciwości, zarazem są obłudni, zarazem robią wiele dobrych uczynków, aby ich ludzie widzieli, poszerzają swoje rzemyki modlitewne, aby ludzie widzieli, ile oni się modlą. A Pan Jezus mówi: wy nie tak, ale wy kiedy modlicie się, to idźcie, zamknijcie się w komnacie, tam gdzie ludzie was nie widzą, a Ojciec mój niebiański, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Zrobimy chwilę przerwy. Przyjaciele, ile my czasu spędzamy w tej komnacie? Tam, gdzie nikt nie widzi. No my tak ładnie mówimy, że my modlitewne to nie, my tego byśmy nie poszerzali. A co my robimy, jak nikt nie widzi? Nawet jeden z braci kiedyś powiedział: to, co robisz, jak nikt nie widzi, taki jesteś. No bo to, co przy innych, to nieraz wstyd by było. Bracia i siostry, i wiecie, ci faryzeusze, oni oskarżali Pana Jezusa za to, co On robił, choć oni tego robić nie umieli i nie mogli. Nie mieli tej władzy, nie mieli tej łaski, ale osądzali i tych, którzy służą Bogu tak, jak należy. I widzieli same niedostatki, a swoich nie widzą. I nawet Pan Jezus mówi: oto wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz i wyjmij źdźbło z oka brata swego. Oto ci ludzie, którzy widzieli wszystkie niedostatki u drugich, swoich nie dostrzegali. A Pan Jezus, On też widział. On widzi twoje, On widzi moje serce. Jednego razu, ja pamiętam, jechałem na nabożeństwo wraz z moją żoną i tam to już było dosyć dawno temu, już lata, nie pamiętam nawet ile. I wiecie, ja tym razem czekałem na moją żonę. Zawsze moja żona mówi: to ja czekam na ciebie. No ale pamiętam, wtedy na pewno ja na nią czekałem. I wiecie, i czekam, i czekam. I w końcu powiedziałem jej: a to się spóźnimy, a to, wiecie, takim nieprawidłowym tonem, nieprawidłowym głosem. Wszystko było nieprawidłowo, poza tym, że no faktycznie trzeba było szybciej się zebrać. I pojechaliśmy na nabożeństwo i 2 godziny nabożeństwa się odbyło. I ja chcę powiedzieć, ja z 2 godzin nawet 5 minut nie skorzystałem. 2 godziny byłem, nie spóźniłem się, niby prawidłowo, ale w nieprawidłowy sposób się odezwałem, nieprawidłowym tonem, wiecie, w złości, nie tak jak powinno być. Ja chcę wam powiedzieć, sobie sam myślę, to już niemądry, to już lepiej było nawet 15 minut się spóźnić, to resztę byś skorzystał. A tak to w ogóle się nie skorzystało, bo nieprawidłowo się walczyło. Nieprawidłowo chciało się coś osiągnąć. I apostoł Paweł mówi: bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Nie będzie nagrody. Wiecie, dobre pragnienie było być na nabożeństwie od początku i nie spóźnić się. No dobre pragnienie i cel dobry. Ale nieprawidłowość była. I chcę wam powiedzieć, nagrody nie było z tego nabożeństwa. Myślę, kiedy w końcu ono się skończy, żeby mógł przeprosić żonę. Pamiętam, kiedy jeden z braci odpowiada, mówi: modlę się, modlę się. Mówi: tak Duch Święty mnie napełnia, łaska Boża, modlę się. No żona wchodzi, przeszkadza i mówi tam, że krowę czy coś trzeba było doić. To mówi, jak jej odpowiedziałem, zrozumiała, żeby mi nie przeszkadzać. Poszła.
No, mówi, ona poszła, ja znowu chcę się modlić, a modlitwy nie ma. Myślę, co to takiego? Mówi, dzień wziąłem postu, drugi dzień postu, trzeci dzień postu, poszczę, modlę się, Boże, niech Duch Twój Święty znowu na mnie stąpi, a On nie wstępuje. I mówi, jak On do mnie przyszedł, to mówi, przeproś żonę. I mówi, ja poszedłem, żonę przeprosiłem, wracam, skłaniam kolana, zaczynam się modlić i znowu Duch Święty przychodzi. Chwała Bogu. A On przekona, On nauczy. Chwała Jezusowi. Kiedy On przychodzi, On mówi do nas. On nas naucza. On mówi, co prawidłowo, a co nieprawidłowo. Bracia, nawet ja chciałbym przeczytać i drogie siostry, jeszcze jeden fragment z Pisma Świętego, abyśmy wzięli to do uwagi i zastanowili się, aby na nas łaska Boża mogła przebywać, aby obecność Boża, ona mogła napełniać świątynię Jego. To jest pragnienie Bożego serca i nasze. Ale jeżeli my prosimy i nie otrzymujemy, nieraz trzeba się zastanowić i pomyśleć, Boże, a czemu ja tego nie mam? Czemu brat obok mnie modli się, napełnia się Duchem Świętym, płacze i przeżywa obecność Twoją, a ja obok nie? I oto pierwsza księga Mojżeszowa, 9 rozdział. I od 20 wersetu przeczytamy. Pierwsza księga Mojżeszowa, 9 rozdział, od 20 wersetu. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego. A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, rzekł, niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najmniejszym sługą braci swoich. Potem rzekł, błogosławiony niech będzie Pan Bóg Sema i Kanaana i niech będzie sługą jego. Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema i Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich. Oto ja bym chciał, żebyśmy sobie zadali pytanie. Kto zrobił lepiej? Cham czy dwóch jego drugich braci? Kto lepiej zrobił? Ci, którzy zakryli nagość ojca swojego. Czy lepiej zrobił ten, który wyszedł poza namiot i naopowiadał? Ja pamiętam, jednego razu byłem w jednym zborze i tam na nabożeństwie Duch Święty przemówił do tego zboru. I mówi takie słowa. A jak wielu z was pokazuje nagość narodu mojego i to przed nieobrzezanymi. I jeśli wy tak będziecie robić dalej, to ja obdarzę nagość waszą na oczach wszystkich. A jeśli pytacie, to co macie robić, to ja mówię, płaczcie przed ołtarzem. Myślę, a jak? Okazuje się, nawet apostoł Paweł mówi na temat członków i mówi, że są i w ciele wstydliwe członki, je trzeba zakrywać. I my to dobrze wiemy. Jak ktoś nie zakrywa członków, to to już strzetecznica, cudzołożnica, osoba, której nikt nie szanuje w tym świecie. Strzetecznicy nikt nie szanuje, ona się obnaża. A oblubienica na odwrót. Ona jest skromna,
Ona zakrywa to, co wstydliwe. Bracia i siostry, i nieraz są rzeczy, które i są wstydliwe. I je obdarzać, kara Boża przyjdzie. Przekleństwo spadnie, jak na Chama. A tych dwóch braci drugich przykryło nagość ojca swojego. Błogosławieństwo otrzymali. O wiele bezpieczniej w taki sposób. Nawet jeżeli my coś widzimy, przyjaciele, że ktoś drugi robi nieprawidłowo, to Boże Słowo mówi, jeśli widzisz brata twojego, że grzeszy, idź i powiedz mu, napomnij jego, niech poprawi się. Wiecie, a niektórzy tacy mądrzy wszystkim opowiedzą, tylko nie jemu. Ale to nieprawidłowo przed Bogiem. Boże Słowo mówi na odwrót. Oto Boże Słowo, ono mówi, że jeżeli widzisz brata grzeszącego, jeżeli widzisz, że ktoś czyni nieprawidłowo, idź, mów jemu. Niech on poprawi swoją drogę. Jak ciebie nie będzie słuchał, i drugiego trzeba wziąć. Jak trzeba, to i przed zbór trzeba. Ale najpierw trzeba człowiekowi powiedzieć. Przyjaciele, ile razy my coś robimy i nie zauważamy. Ja sam świadkiem tego, jednego razu z moją żoną rozmawiam i mówię, widzisz, on to się tak nieładnie zachował. Ja to tak spokojnie rozmawiałem. A moja żona mówi, dobrze, że się z boku nie widziałeś. Ja mówię, co ty chcesz powiedzieć, że i ja tak? Dokładnie tak. Bracia i siostry, my czasem nawet nie zauważamy swojego postępowania. I jak dobrze, kiedy jest osoba, która naprawdę kocha, której zależy na mnie. Ona mówi, no to ty też taki byłeś. Wiecie, i ja sam się zdziwiłem. Ja byłem przekonany, że ja to oaza spokoju. Okazuje się, nie zawsze. Okazuje się, nieraz jest potrzebny ktoś, kto podpowie w miłości, w łagodności, w cierpliwości. I my tacy powinniśmy być. Bracia i siostry, i dlatego jeżeli my chcemy otrzymać nagrodę od Boga, jeżeli my chcemy, aby Jego łaska, ona napełniała nasze serce, jeżeli my chcemy, aby On napełniał nas Duchem Świętym, my musimy w sercu swoim przechowywać Słowo Jego. My musimy we wszystkim wypełniać Jego wolę. Czynić tak, jak On do nas mówi. Żeby przypadkiem się nie okazało tak, że Pan Bóg powie, a ty zobacz, co oni robią. A wiecie, najgorzej, jak człowiekowi się wydaje, że on prawidłowo robi. Jak brat Andrzej przede mną mówił, a do Laodycei to nie do pogan. Oto się wydaje nieraz człowiekowi, że on się wzbogacił, on wie, on umie. A Pan Jezus mówi, a ty nie wiesz. I dlatego ja chciałbym, przyjaciele, abyśmy w sercu swoim przechowywali Boże Słowo. Abyśmy czytali, jak mówi Boże Słowo. Co powinniśmy mówić, czego nie powinniśmy mówić, jak powinniśmy mówić, jak nie powinniśmy mówić, jak powinniśmy się zachowywać, a jak nie powinniśmy, co mamy robić, aby nas napełnił Duch Święty. Wiecie, jeżeli na nas nie ma łaski Bożej, jeżeli my już od dawna nie przeżywamy obecności Bożej, to choć nie oszukujmy samych siebie. A spójrzmy, Boże, ja coś zgubiłem. Może kiedyś ja mało wiedziałem. Może ja i Biblii nie przeczytałem ani razu wcześniej. Ale ja uniżałem się przed obliczem Twoim i łaska Twoja mnie napełniała. A ja dzisiaj wiele wiem i coś zgubiłem. Bracia, siostry, takie rzeczy się zdarzają. Nawet sobie myślę, siostra Marta podała drugi raz tą samą pieśń. No ktoś może powie, no albo się spóźniła, albo śpiewaliśmy przed początkiem, albo może nieuważnie słuchała. Ja sobie myślę, a wypadkowo tak? A może trzeba prześledzić słowa tej pieśni, a tam co jest napisane? Ja bez Ciebie nie mogę. Mój mistrzu, ja Ciebie potrzebuję. Bracia, siostry, myślę, dwa razy trzeba było ją śpiewać. Panie Jezu, ja Ciebie potrzebuję.
Tu i było mówione, jeżeli duch nieczysty wyjdzie, a Jezusa nie ma, ja Ciebie, Panie, potrzebuję. Boże, ja potrzebuję obecności Twojej. Na odwrót, my powinniśmy, bracia i siostry, uważną uwagę na wszystko zwracać. Ja nawet zwróciłem taką uwagę, brat Wasyl Wieliczko był u nas w zborze. Wiecie, i ja jego niejedno kazanie słuchałem. I myślę, ciekawy brat, na wszystko zwraca uwagę. Był u nas, mówi, a u nas na Ukrainie to chóry tak wysoko są podniesione, a u was wszyscy równo, mówi, ja od was się czegoś nauczyłem. Słucham jego kazanie na internecie, gdzie ze Stanów Zjednoczonych. Mówi, a ja u was to i to zobaczyłem i ja się nauczyłem. A ja u was to widziałem. Myślę, on wszędzie czegoś się uczy. Tyle lat ma i ciągle się uczy. Gdzie, w jakim zborze nie jest? Mówi, ja znowu się czegoś nauczyłem. A pamiętam kiedyś dwie młode osoby przyjechały ze zjazdu młodzieżowego i idę do jednej, pytam, i jak było? I jedna osoba mówi, ale dobry czas. I takie modlitwy, a takie słowo, a ja to zrozumiałam, a ja to zrozumiałem, a ja to myślę prawidłowo. Człowiek był nastawiony, żeby coś wziąć. Pytam drugą osobę, a jak tam na zjeździe młodzieżowym? No a takie dwie rzeczy, to ja nie wiem, czy dobre. Myślę sobie, my z jakimś nastawieniem jedziemy. I nawet nie wiemy, że my jak rozmawiamy z drugimi, my obnażamy, z czym my jechaliśmy. Co my chcieliśmy wziąć? Ja pamiętam na jednym zjeździe młodzieżowym ja byłem. I byłem z jednym pastorem w pokoju, tam ich więcej młodzieży było i różne rozmowy były. A wiecie, młody człowiek myśli, że dużo wie, a z rodziny chrześcijańskiej dużo słyszał. Sam Boga nie znałem jeszcze, co prawda, ale Biblię i różne trudne tematy to słyszałem, bo czy chciałem, czy nie chciałem, rozmawiali, to słyszałem i wiedza wzrastała. Poznania Boga nie było, ale wiedza była. I wiecie, i ten pastor tam rozmawia, i ja z nim wdałem się w dyskusję. I raz on mi udowodnił, że on ma rację, a raz ja jemu. Raz on mi, raz ja jemu. Wiecie, myślę sobie, no, choć nie nawrócony, choć młody, ale wiem, prawidłowo wiem. I wiecie, i on w pewnym momencie mówi, wiesz, ja tak patrzę, a może ty nawet wiesz więcej niż ja. I myślę, jak balsam na moją duszę. Pastor starszy i przyznaje mi młodemu. Tak, no myślę prawidłowo, wiecie, niech wszyscy słyszą. I sobie tak myślę. I on mówi, i może ty więcej wiesz niż ja. Ale powiedz mi, a co ty z tego masz? I myślę, no Bóg mu musiał dać te słowo. No bo po takim pytaniu ja nie mam co odpowiadać. Co mi z tej mojej wiedzy? On zbawiony, a ja nie. On jak umrze, pójdzie do nieba, a ja do piekła. On zna Boga, a ja z całą swoją wiedzą Boga nie znam. Co tu się porównać? I wiecie, zamilkłem. Ja zrozumiałem, jemu Bóg dał to słowo. Żeby pokazać, twoja wiedza, ona na nic mi nie jest potrzebna. Bracie i siostry, nam potrzebny jest Chrystus. Kiedy On przychodzi, On mi daje zrozumienie. Napisane, że Bóg daje człowiekowi, który Jemu jest miły, i mądrość, i radość, i wiedza. To wszystko pochodzi od Niego. A kiedy my Jego gubimy, to tylko taka wydmuszka duża zostaje. A to jedno zdanie i człowiek już nie ma co mówić. Prawda, tak jest. Dlatego ja bym chciał, abyśmy przejrzeli się w zwierciadle tego słowa. Gdzie my robimy nieprawidłowo? Boże, daj mi siłę, abym ja mógł to poprawić, abyś Ty mógł przyjść do mnie i napełnić moje serce do przelewu, abym nie gasił Twojego ducha niczym, co się Tobie nie podoba, ale abym się napełnił Twoim duchem i abym wzrastał w poznaniu i w doznaniu i w łasce Twojej.